Witajcie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak użyć telefonu jako modemu. Potrzebujemy do tego tylko kilka rzeczy. Mianowicie tak, oczywiście komputer, kabel USB, telefon oraz oprogramowanie. Na przykład w przypadku Samsunga jest to płyta z programem PC Studio. Tak więc instalujemy sobie przede wszystkim PC Studio na komputerze. Pamiętamy też, aby zainstalować sterownik właśnie USB, żeby telefon przez kabel był widziany w systemie. Następnie podłączamy telefon kablem USB do dowolnego wejścia, wolnego. Po podłączeniu telefonu komputer powinien go wykryć. Trwa wykrywanie. I proszę, mamy S5200. Znaleziono sprzęt. Teraz klikamy na ikonę puzzla. Następnie podłączenie do internetu. Musimy skonfigurować połączenie, więc klikamy dodaj i otworzy się nowe okienko. Nazwa połączenia może być dowolna. Sprawdzamy też, czy na liście mamy zaznaczone połączenie USB, Samsung Mobile USB Modem. Też wybieramy sieć komórkową, w tym przypadku jest to plus GSM i klikamy OK. Jak już mamy skonfigurowany telefon, klikamy przycisk Połącz. Robimy tak, kontynuuj. Otwieranie portu, łączenie z urządzeniem. I proszę bardzo, internet został podłączony. Od tej chwili możemy surfować po internecie, korzystając z naszego telefonu jako modemu. Mam nadzieję, że komuś przydał się ten poradnik. Pozdrawiam, cześć!